Hejka ludziska, nie wiem czy wiecie, ale w tym miesiącu zniknęły zadania domowe i postanowiłam to wykorzystać. Dzisiaj zobaczycie, jak wygląda moja nowa rutyna po szkole. Zostawcie łapki w górę, suby i lecimy! No gdzie ona jest? Przecież skończyła lekcję 5 minut temu. Hejo! Sorry, że musiałeś czekać, zagadałam się z kumpelą. O, jesteś, chodź, niedługo masz dodatkowy angielski. Wcale, że nie mam. A właśnie, że masz. I daj ten plecak, bo znowu skrzywisz sobie kręgosłup. Nie ma potrzeby, jest lekki. Oj, przestań, daj, wezmę ci go. Sara, co się dzieje? Zrób coś! Tato, łap! Jejku, co to było? No mówiłam ci, że jest lekki. No ale nie myślałem, że aż tak, że z nim odlecę. Gdzie masz książki? Zostawiłam w szkole. Co? Sara, jak to zostawiłaś książki w szkole? A co z zadaniem domowym? No jak to co? Nic. Od kwietnia już nie ma zadań domowych. To nie był primo aprilis? Hej, mamo! O, już przyszła. Na pewno się bardzo ucieszy. Ale fajnie po szkole nie musieć nic robić. Kochanie, słuchaj, mam dla ciebie pewne zadanie. O nie, nie, nie. Już 3 odcinki temu mówiłam ci, że od kwietnia nie ma zadań domowych. Ale posłuchaj tylko. Nie ma mowy, nie namówisz mnie, na nic się nie zgodzę. Naprawdę? Będę twarda w swoim postanowieniu. Ach, szkoda, bo pani z plastyki pytała, czy chciałabyś wziąć udział w nowym konkursie plastycznym z anime. Nagrodą są bilety do Disneylandu. Naprawdę, zawsze chciałam tam pojechać. No ale skoro mówisz, że nie chcesz żadnych zadań. Nie, 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 to coś innego, przecież wiesz, jak bardzo lubię rysować. Oj, przestań, nie chcę ci nic narzucać. Lepiej wezmę ten tablet, zanim zmienisz zdanie. Ale mamo, to nie o takie zadanie domowe chodziło. W końcu każde zadanie wykonywane poza szkołą to zadanie domowe, prawda? Serio? Mam nadzieję, że to daje nauczkę. Ale fajnie. Wiktor, możesz iść gdzie indziej z tą szmatą? Ciągle mi zasłaniasz. Przecież widzisz, że sprzątam. No ale nie musisz już tego robić, przecież już nie ma zadań domowych. No wiem, ale to nie jest zadanie domowe. Jesteś pewien? Nikt w szkole nie kazał mi tego robić. No wiesz, ale przed chwilą słyszałem, jak mama mówiła, że każde zadanie wykonywane poza szkołą jest zadaniem domowym. Serio? No, skoro mama tak mówi, to musi być prawda. No tak, mamy trzeba słuchać. A to co? Siema! Halina, Benek? Jak wy tu wyszłyście? Nieważne, muszę nam pomóc. Co się dzieje? Odpalaj kompa, zagramy online. Okej. Dobra, i co teraz? Nie umiemy zrobić jednego questa. Musisz nam pomóc pokonać bossa. Rozpocznij zadanie. O-o. Co jest? Czemu nie walczysz? Sorry, ale postanowiłam, że nie będę robić zadań domowych. Żartujesz sobie? Ja już z nim walczę, zaraz mnie pokona. Sorki, ale nie zmienię zdania. Misja nieudana. Co ci się stało? Chodźmy do Michała, może on nam pomoże. Pa! Dzień dobry! Dzień dobry. Do widzenia! Do widzenia! Do widzenia! Andrzej, kto to był? Nie mam pojęcia, jestem zajęty. To może byś sobie przerwał i włożył rzeczy do zmywarki? Nie. Co? Co to znaczy nie? No jestem już po pracy i tak jak dzieciaki nie muszę dziś już nic robić. Mężuś, wiesz, że ty już nie chodzisz do podstawówki? Kochanie, może nie wyglądam, ale wewnątrz wciąż czuję się na 13 lat. No nie wyglądasz. Zawsze czułem się młody duchem. To wszystko wyjaśnia. Kto to?
No tak, jest piątek. To nauczyciel angielskiego. Dzień dobry, przepraszam za spóźnienie. Dzień dobry, co pan tu robi? No jak to co? Tak jak co tydzień zrobimy kilka zadań z angielskiego. A nie słyszał pan, że zadania po szkole przeszły już do historii? Bardzo śmieszne. Żartujesz sobie, prawda? 57 minut później. Sara, błagam cię, zrób chociaż jedno zadanie. Zaraz kończymy lekcję. Przykro mi, ale nie mogę. To by było wbrew nowym zasadom. Proszę cię, co ja powiem twoim rodzicom, jak zaraz wyjdą sprawdzić, czego się dzisiaj nauczyłaś? Proszę się nie martwić. Moja mama dzisiaj potwierdziła, że nie muszę nic robić po szkole. Dziecko, nie o to chodzi. Ta wiedza ci się kiedyś przyda. A niby dlaczego miałabym wiedzieć, jak po angielsku jest frezarka? Ja nawet nie wiem, co to jest po polsku. No, jak dzisiaj poszło? Dziś nie nauczyłam się zupełnie nic. Sara nie nauczyła się dzisiaj nic, co by jej się nie przydało w przyszłości. A, to bardzo dobrze. Na przykład? Na przykład, jak jest frezarka po angielsku. A, ciekawe. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu. A reszta? Jakiś czas później. Słuchaj, jedę na zakupy, a ty skoś proszę trawę w ogródku. Czemu ja, a nie tata? Tata ma dzisiaj ciężki dzień, bo płakał się, kiedy kazałam mu pozmywać naczynia. Serio? Tak, zamknął się w sypialni z fochem. Proszę, zrób to. Kupię ci w nagrodę tą bluzkę, o którą mnie prosiłaś. Super, nie ma sprawy. Wow, rzeczywiście zarosła. Co tam? Muszę skosić trawę. W nagrodę dostanę boską bluzkę. Ale ty nie możesz tego zrobić. Czemu? No przecież to też jest zadanie. Masz rację, ale ja naprawdę chcę tą bluzkę. Mam pomysł. Halo? Halo, halo, siemanko, siemaneczko, z tej strony Ryszard Malina z Radia Kurczak. To naprawdę pan? Dzwonię do pana, by powiedzieć, że wygrał pan willę z basenem na Bahamach. Naprawdę? No, właściwie została jeszcze tylko jedna formalność. Jaka? Musi pan tylko odpowiedzieć na jedno proste pytanie z języka angielskiego. To będzie łatwizna, mój angielski jest świetny. To bardzo dobrze. W takim razie czytam pytanie. Jak po angielsku jest frezarka? Frezarka? A co to takiego? Nie mam pojęcia, nigdy nie byłem złotą rączką. No to co, zna pan odpowiedź na to pytanie? Momencik. No dobra, ma pan pół minuty. Sara? Wiktor, pomysł z tą kosiarką to był strzał w dziesiątkę. No wiem. W życiu bym nie pomyślała, że trawa może się kosić sama. Sara, chodź szybko do salonu. Co się stało? Wygraliśmy dom z basenem na Bahamach. Musisz tylko powiedzieć, jak po angielsku jest frezarka. No szybko, szybko, to przecież jedno z tych słów, których się dziś nauczyłaś. Ach, nie byłam z tobą do końca szczera. Kochani, widziałam ogródek, pięknie skosiłaś. A tu bluzkę, którą ci obiecałam. Dzięki! A jak tam tata, doszedł już do siebie? Nie bardzo, płaczę w sypialni razem z Wiktorem. Słuchajcie, jednak postanowiłam, że czasami będę robić niektóre zadania, nawet jeśli są nieobowiązkowe albo nie na ocenę. Bo nigdy nie wiadomo, co się może w życiu przydać. Zacznę od pracy konkursowej na plastykę. Zostawcie łapki w górę, żebym wygrała te bilety do Disneylandu i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa! Nie, ale ty nie skaczesz, sorry. I akcja. Jak będziemy mówić na nie? Halina Benek. Halina Benek, czy tak samo? No, Halina Benek! Tak? Tak robimy? No! Dobra. Nieważne, musi nam pomóc! A ty no? No miałaś to! Nie miałam to mówić, nie? No! Dobra. Wystawiam. Moje.